Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w grę i Fiat Keeper. Kończymy nasz... O, nagrobek, łatwo. Kończymy nasz nagrobek. Zakosię sobie też... Właśnie, bo muszę też te robić rzeczy tutaj, o cyk. Zakoszę sobie też to, bo to było potrzebne. Dobra, może tak połowę sobie weźmiemy. Albo z 10 może. Zostawię. To. Dobra, mogę marchewki pozbierać, ale to może później. Lecę w takim razie szybko. Właśnie, tu marchewki też by się przydało. Ciało tam trzeba też spreparować, coś tam zrobić, ale tutaj chciałem dokończyć jeszcze ten jeden gruby. Gdzie on jest? Czy ja zrobiłem ten grób wszystko? Czy ja dopiero chciałem? Czekajcie, bo ja teraz już nie pamiętam. Właśnie, też widziałem, bo trzeba jak najszybciej też te ciała zakopywać. Aha, dobra, ja mam tutaj to ciało. 91%. Dobra. Weź zwłoki. Powinienem najpierw sobie wykopać ten dół i wtedy szybko. 91%. Mamy, dobra, cyk, cyk, 90. Miejsce pochówku, cyk. Pierdyknijmy se tutaj. Cyk. 89, cyk, pięknie. Miejsce pochówku, pięknie. Cyk. Plus 2. Cyk. Plus 2. Proszę bardzo, czwóreczkę. Ale kurde. Ja bym w sumie poprawił sobie... Ja bym w sumie... Wykopał chyba... Niektóre ciała, które są takie fuj. Jak na przykład to. Bo ja mam jakąś ekskumację jedną. Niektóre by się przydały kopać. Ten nie, ten ma fajne statystyki, tylko on ma... Tylko jemu by się przydało wymienić te rzeczy, nie? Dobra, ale to może to na pewno sobie zrobimy tymczasem. Chciałem zobaczyć, bo tak, mamy tu torf, mamy tutaj te kwiaty. Jakbyśmy kamienie... Tutaj przynieśli kiedyś, byśmy mogli też sobie zrobić ładne tutaj kwiatki. Cyk. To sobie schowamy. Ok. Co? Przede wszystkim się będę chciał na pewno zrobić sobie. Będę chciał, może byśmy właśnie zrobili sobie tutaj te kamienie, nagrobki, bo ten daje nam 2, czyli to samo co ten, byśmy potrzebowali jeden nagrobek więcej, żeby wymienić na przykład ten, nie? Jeden nagrobek i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć tych grobów. Dobra. I to chyba mam, myślę, że to jest do zrobienia. I chyba na tym bym się... Dzisiaj... No Jezus Maria, wiecie, bo chcę od razu... Nie wiem, czy to nam wychodzi na dobre, bo chciałbym od razu właśnie 2, ale tak się miotam z tym wszystkim, że to jest jakaś masakra. Może byśmy ryby dzisiaj pójli. Bo nie. Jedyne co, to bym musiał po prostu pozbierać kamienie. Weźmy sobie może też tutaj te grządki, zróbmy. Cyk, cyk, cyk.
Tak. Już chyba nie będę miał. Dobra, podobno też można nawozić. A nie będę miał tutaj coś. Kapustę będę mógł zasadzić jeszcze. Dobra. Dobra, 10 ze sobie weźmiemy, żeby dla osiołka mieć. I podobno... Można pierw to nawieść, o. Takie rzeczy. I wtedy kapustę, tak? Na przykład kapustę. Syk. I to podobno teraz będzie jakieś lepsze. Dobra, sprawdzimy. Zobaczymy, może kapusta, może więcej też nasion będziemy odzyskiwać. Mam nadzieję. Syk. I co? I chyba moim planem będzie dzisiaj na zbieranie sporej ilości kamieni. I to nawet bym powiedział, że będę wykopywał z tej takiej tutaj, są zaraz, mamy taką fajną dziurę, tylko że... Się zastanawiam, czy opłaca się zbierać tutaj takie kamienie, czy wykopywać te takie bryły całe. Bo z tych brył na pewno coś można robić jeszcze innego. Ale, wiecie, czy, nie wiem, czy wiecie... nietoperze. Chodzi mi o to, nie? Się opłaca wykopywać te całe bryły. Bo nie pamiętam, ile na przykład mogę z kamieni z tego zrobić. Czy lepiej po prostu... O, te pojedyncze tutaj. Kurde, nie, to będzie mnie chciały pogryźć. Skubańce. Gdzie my sobie wykopiemy tutaj? Dwa chciałem powiedzieć. Ale nie wykopiemy sobie dwóch, bo jestem pierdełem i mam tępy kill-off. No cóż. Wykopiemy sobie na pewno jeden. Kamulec. I zaraz sobie też sprawdzę się z tym kamulcem, ile my możemy takich zwykłych kamieni z tego zrobić. Sześć. To nie jest tak źle. To jest całkiem fajny wynik, moim zdaniem. Śpimy. Sześć kamieni z jednego tego. Znaczy, problem jest tylko z transportem. Kurczę, czy jest takie coś w tej grze, jak jakiś, nie wiem, wagonik, wózek, coś, żebym mógł na przykład więcej sobie jednorazowo tych kamieni zabrać ze sobą? Może ktoś wie? Dobra. Zróbmy tak. Jeden potrzebowaliśmy ten. A... Dziewięć? Reszta tego? Czy nie? Ona będzie u nas stać. Tak powiem. A właśnie, bo teraz musimy ten. O, cyk. Voilà. To byśmy sobie przełożyli tu. O, jakiś plaster miodu też, żeby tutaj, kurczę. Tego jeszcze nigdy nie wy... Ile my potrzebowaliśmy z banków miodu dla tego naszego kolegi? Bo już mam 4. Zastanawiam, czy będę mógł już do niego się przejść. Panie kolego, gdzie ty jesteś w ogóle? Tu. 5. Jeszcze jeden, dobra, nieważne. W takim razie. W takim razie bierzemy się za robotę. Szlifowanie. O! Ciekawostka. Jak my robimy te ogrodzenia kamienne, to też niebieskie punkty nam wpadają. To nam zmienia postać rzeczy, czy my to takie coś rzeczy możemy robić w takim razie. Tak, wiem, że jeszcze tutaj też widziałem podpowiedź, że jest skrzynka na pierdoły tutaj koło naszego łóżka.
Ale w sobie nawet nie wiem, co jest pierdołą na razie. Wiem, co jest pierdołą. Wiem, co jest pierdołą. Nawet zmieszczę tutaj te pierdoły. Pierdołą są te narzędzia zardzewiałe. Na przykład. Których pewnie nie będę używał. A... niepotrzebnie tam leżą. Dobra. Zróbmy jeszcze 3 w takim razie sobie. Bo tyle zmieszczę w plecaku. Ej, kurde, tu tutaj te niebieskie punkty teraz, to ja, kurde, mogę farmić, tak? Mogę tak farmić te punkciki. Ciekawe, czy jak zrobimy teraz... O, właśnie, tylko jak ja teraz farmię te niebieskie punkty, to ja mogę teraz sobie poszaleć. Co tutaj na przykład? Łagodny rzeźnik. Umiesz pracować z tkanką mięsną, co minimalizuje ryzyko błędu chirurgicznego przy ekstrahowaniu części twardych i miękkich. Proszę bardzo. Zaawansowana alchemia to nie. Łagodny rzeźnik jest fajny. Konfesjonał. O, może byśmy ten konfesjonały... Tylko najgorzkie żale. Doskalenie cmentarza to na razie nie. O, pisarstwo bym na przykład chciał. Wtedy tego i atramenty, o. O, postawimy sobie zbieracza też wezmę, żeby te grzyby zbierać. Ogrodnictwo, o. No, no to trochę żeśmy teraz odkryli. Powiem szczerze, że... Ciekawe, ciekawe. Usuń. Cyk. Cyk. Plus 2, dobra. Dobra, teraz będę musiał powymieniać sobie te nagrobki, a te nagrobki po prostu... przerobimy na opał. Chyba będzie takie... najrozsądniejsze. Ciekawe, czy jak to usunę, to wyjdzie nam 30, no może... Chociaż z drugiej strony... Mamy już 22, 24. Może? 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 Cyk. I tyle mojej roboty. Pójdźmy sobie tutaj oczywiście. Tyk. A chciałbym przede wszystkim te... Bo z tego co widziałem, to z tych skrzydełek nietoperza można robić papier chyba. Tędy, tędy, tędy. Zapraszam do mojej rezydencji. Teraz będzie też dzień z księżycem, czyli astrolog, ale do astrologa jeszcze nie mamy tej księgi, bo musimy pierw załatwić sprawę ze żmijem, którą załatwimy, mam nadzieję, dzisiaj. Że zrobimy ten klucz, będziemy mogli w końcu jakby pójść z fabułą dalej. Cyk. Cyk. O, teraz jeszcze też trochę tych. Dobra. Zróbmy tak to. Na opał. Aha. Raz, dwa, trzy. Aha. No ej. Ja zaraz stracę całą energię, żeby narąbać drewna. Ale tutaj to jest życie, nie? Dobra. Oczywiście. Szkoda, że nie ma tutaj jakiejś opcji, żeby automatycznie to się do... A właśnie, bo jeszcze miałem marchewki przecież w plecaku, które miałem włożyć dla osiołka. Żeby mi nowe te ciała przywoził. Cyk. Ja mam ciągle, noszę ze sobą
Pozwolenie ekskumacja, a bym to pozwolenie po prostu też możesz, mogę tutaj do skrzynki włożyć. Niepotrzebnie noszę ze sobą. Ciągle. O, cyk. Włożymy sobie tutaj. Cyk. Voila. Na 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 na. Praca na cmentarzu. Cyk. Pięknie. Wszystko ładne. Z kamienia. No, prawie wszystko. Dobra, jak będę szedł, od razu to sobie weźmiemy może te drewienka. Trzeba, wiecie, być efektywnym, nie? Tu idziemy, no to bierzemy przy okazji drewienka. Ciekawe, czy osioł do mnie w końcu przyjdzie. Może przywieźć jakieś fajne ciałko. Cyk, 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 cyk. Chłopie. Lecimy dbać. Mamy ciałko. Nie wiem, czy powinienem od razu wstawać, jak jest to ciało, bo one teraz tam będzie leżeć i gnić już troszkę. Dobra, to może później pozbieramy. Idźmy pierw może te ciało. Pierdyknijmy na stół, bo nie wiem, czy dobrze myślę, ale jeżeli one leży na tym stole, to one się nie psuje, tak mi się wydaje. 2 na 4, ej, to jest dosyć ładne ciałko. Ja bym je może wymienił na jakieś te, które tutaj leży takie już zepsute, te jedno, które tam widziałem. To było dosyć ciekawe. Tam gdzieś, o, tam gdzie jest zero, nie? Tutaj. No. Zróbmy to. Musimy usunąć to, musimy usunąć nagrobek. Ekskumuj. Tak. Dobra. Zrobimy to tak, że te spalimy. A tamte, co mamy teraz w tym... Znaczy, jak właśnie spalę te ciało, co mam teraz tutaj? Czy ja dostanę też jeszcze ten? Czy ja mogę to wrzucać do rzeki lepiej? Nie, ciekawe. No dobra. Popiół na razie sobie schowamy tutaj. Najwyżej kiedyś sobie weźmiemy wszystko zarazem, za jednym razem. Zróbmy teraz tak, żeby było ok. No, na razie wychodzi ok. Na razie ok. Tłuszczyk. Na razie błędu nawet chirurgicznego też nie popełniliśmy. Nie popełniliśmy. Dobra, ja sobie wezmę jednak to ciało, po prostu je schowam, pochowam, o może tak, zamiast tamtego, bo i tak jest lepsze, bo tamto miało chyba 3-1, tak? Będzie lepiej wyglądało na pewno. O, jest pan. Jest pan biskup. Panie biskupie. A chciałbym... O, czekajcie, jak może wymienię jeszcze to, a dam radę, to być może będziemy mieli elegancko już. O, 30, dobra. I tyle my chyba mieliśmy dla niego zrobić, nie? To zróbmy to przy okazji. Cyk. Mam nadzieję, że cmentarz spełnia wysokie wymagania waszej świętobliwości. Tak, nawet nie czuję już obrzydzenia, gdy tu jestem.
Teraz tylko trzymaj go w takim stanie, żeby ulepszać kościół. Okej. Tak. Tak powiedział to z takim... Nie był przekonany chyba do końca, że mówi mi takie rzeczy. Okej. Zróbmy mszę, żeby dostać te... Módlmy się. Chcę powiedzieć kilka słów. Nasz kościół jest super. A teraz pomódlmy się o błogosławieństwo. Amen. Dobra. Dobra. Prosimy o datki. Dołóżcie się do rozbudowy kościoła. Bóg zapłać. Jedaki jakieś przychodzą do mojego tego. Co my tu mamy? Pokaż. Nie, 90 monetek? No. Jest lepiej, ale mogliby więcej płacić. Dobra. Zróbmy to jeszcze tak. I tak. Dobra. No dobra, powiedzmy, że modernizacja naszego pięknego cmentarza dobiegła końca. Jedna mam właśnie ciekawe i też mnie ciekawi. Tak! Dostaniemy pochówek z tego. O! To ciekawe. Dobra, może weźmy sobie rzeczy. I byśmy porąbali sobie na opał to, co mamy. Tyk. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Bo możemy też już ten klucz odkryć, wykryć, wynaleźć, czy jakkolwiek to powiedzieć. Opał. Opa, 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 opa. Tu popiół i sól. Świadectwo pochówków mam dużo. Dużo tego mam w kieszeni. Trzeba by było się też w końcu przejść do Barbana i sprzedać te pochówki wszystkie, trochę kasy byśmy dostali. Kupić nasiona marchewek co najmniej. Czujesz się świeżo. Amen. Dobra. Dokończone. Tu to. Tu to. Idziemy piwnicą. Akurat, no, bo on zaraz przyjdzie, żmiju. I bierzemy klucz w takim razie. Cyk, badaj. Klucz grabarza. Aktywny klucz. Nie wiem, ten chyba jest niepotrzebny mi klucz, chociaż w sumie to nie wiem. Idzie ten nasz kolega? Czy nie idzie dzisiaj? Czy on... Nie, no, wydaje mi się, że on nie miał jakiegoś specyficznego dnia. Żmiju. Królewskie sługi w ogóle. To jeszcze nie spotkałem tego. Gdzie jest Żmiju? Nie ma go. Ta brama jest zamknięta. Potrzebuję chyba kluczu. No, mam klucz. Halo.
Przecież ja mam klucz. A żmija nie ma. Nie. Taki interes z nimi. Chowają się gdzieś, nie wiadomo gdzie. Co bym mógł jeszcze? Łagodny rzeźnik. O właśnie, to może bym w końcu nie robił tych błędów. Weźmy sobie to. Profesjonał, to by się przydało. O, moglibyśmy stworzyć też ten stół pisarza chyba. Bo może tutaj będziemy mogli jakieś książki pisać w takim razie. Zaraz zobaczymy. Co potrzebujemy do biurko? Potrzebujemy więcej tych. Tych desek nieobrobionych. Czy jak to się nazywa profesjonalnie. Pójdźmy w takim razie sobie dorobić. Tu. A nie, czekajcie. Zrobię z tego. O, właśnie, o pół. Dziękuję. Nie, ale kurde, ten żmiju, nie wiem kiedy on przychodzi, szczerze powiedziawszy, bo on w nocy przychodzi, tylko że dzisiaj na przykład nie. Dzisiaj ma chyba weekend. Imprezuje. Biurko. Półka na zwoje. Biurko. Może tutaj bym to położyć. Bo tutaj się robi zaraz obok też papiery jakieś. No, zróbmy to tak tu. I co tym... O, czysty papier. Z tych książek tutaj, jak będziemy mieli piasek. Notatki możemy robić. Ulotki, tylko... Musimy jeszcze się nauczyć też atrament. O, książka kucharska też jest tutaj. O, super. Ulotki też byśmy mogli robić. O, i tu możemy robić modlitwy. Modlitwy. Notatki zrobimy z kartek atramentu i opowieści. Dobra. To wszystko na pewno się tutaj nam przyda. Dobra, możemy sobie też wykorzystać te badania na coś. Na przykład zbadać coś niebieskiego, mózg. Nie, mózgu nie zbadamy. Czekajcie, bo czysty papier jest ogólnie chyba potrzebny, tak? Mi do pisania... Czysty papier, tak, do robienia notatek. A atrament możemy z wody, kolby i czegoś tam jeszcze. Pióro i atrament też tutaj mamy. To jest te informacje. Czarna farba. Czarną farbę jeszcze nie wiem jak robić. A może jeszcze serce bym mógł zbadać czy coś? Nie. Dobra, może tak. Zróbmy kilka kartek, żeby mieć te... Czachę może? O, czachę mogę zbadać. Proszę bardzo, ile tych? Zielone punkty teraz jeszcze potrzebne. Może to? O, proszę bardzo. Cyk. To jeszcze mogę zbadać. Coś na zielone punkty. Skrzydełko. Skrzydełko. Niam, 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 w panierce. No co ciekawe, tam mi coś odkryło, że możemy coś z tymi skrzydełkami robić. Je, czekajcie. To rozkłada się na proszek i ten, dobra. To się nie rozkłada. Okej. Okej. No, idziemy trochę popracować jeszcze. W takim razie. Może coś nowego byśmy, co ten gawędziarstwo, to na razie nie. Bym odkrył sobie coś związanego, o. Ale to chciałem, konfesjonał. Dobra, jeszcze nie mogę. W sumie będę mógł. W sumie będę mógł. Możemy dołożyć sobie paliwa. O, cyk. Niech się robi nam sztabka. Zrobimy chyba wszystkie. Damy radę? Damy. Proszę bardzo.
I tu. Jak zrobię... Ile mamy tych niebieskich punktów? 25, czyli jak zrobię jeden nagrobek tutaj... Powinienem też mógł zrobić to. Tyk. I pójdziemy przy okazji sobie zobaczyć teraz, jak... co potrzebuję, żeby zrobić jakiś konfesjonał. Ile daje to nam do plusa piękności naszego drewniany ołtarz. O, plus 5. Konfesjonał też plus 5. Kurde. O kurde. Potrzebuję deski i 4 belki. Deski. I w sumie to wszystko, żeby zrobić ten ołtarz. I chyba się na tym skupimy w tym momencie. To złożymy tutaj. Letim. A, dobra. Jak już jesteśmy na cmentarzu, to zróbmy trochę oczyszczenia. Oczyśćmy tą atmosferę tutaj. Cyk, drzewko. Cyk, oho. Ja tu chciałem się zająć tym, a ten mi tutaj wrzuca. 100%, to może od razu się tym zajmijmy. Cyk. Jak to wygląda? No... Jakby udało nam się wyciąć te dobre części, to myślę, że... O, na przykład tak jak tutaj. Czy kość jest tą częścią? Nie. A tłuszczyk? O! Ideolo. Wręcz. Bym powiedział. To co? Jak mamy piąteczkę, to róbmy kolejny ten. Miejsce pochówku. Dobra, może tutaj bliżej, bo nie chce mi się biegać za tym. Dobra. Idziemy po trupa. Cyk. No, dochodzimy do perfekcji w sumie w chowaniu trupów. No i proszę bardzo. Muszę zrobić sobie... Aha, tylko... cyk, cyk, cyk. I tu miałem ten. Będę musiał sobie więcej zrobić tych... O, tylko że chyba niechcący. Niechcący postawiłem chyba dwa razy tutaj. A to nie powinno tak być. Nie powinno się dwa razy postawić, nie? No trudno się mówi. Tyk. Bierzemy sobie drewno z powrotem tutaj. Będziemy musieli też kamień nazbierać. Weź ty żeś to, kurde, chłopie. O, no sobie zrobimy nagrobek. Ej, właśnie, może żmiju będzie. Miu, żmiju. Nie, nie ma go dzisiaj. Ej, faktycznie nie wiem, kiedy on przychodzi w takim razie. Może on w tygodniu. Ale no już, który jest dzień, nie wiem, który. Na któryś z kolei. A na tym, na tych postaciach nie mam tam napisane, że on przychodzi w jakieś konkretne dni, tylko tutaj zawsze w nocy przychodził. Nie wiem, czuję się trochę skołowany. Cyk.
Nagrobek. O. Biegniemy szybko położyć jeszcze nagrobek. Ale zobaczcie, to takie ciałko. I to już to położymy, to będziemy mieli plus 4 aż chyba, nie? Tak. Plus 4 aż, kurde. Oprócz tamtego drugiego grobu, co jest na samym końcu, no to jest najlepsze, co mogło mnie spotkać. Jakościowo. Dobra, miałem robić deski. Miałem robić deski, miałem robić belki. Bo mieliśmy zrobić sobie konfesjonał przecież. Czy może pójść pierw sprzedać nagrobki? Nie. Zajmijmy się jednym, a później innymi rzeczami. Na pewno będę potrzebował teraz tak. Dwa razy. Raz tak. Ale też będę potrzebował tych części na pewno. Później do konfesjonału też będę potrzebował chyba tych złożonych, z tego co pamiętam. Zróbmy dwa razy, bo będzie potrzebował, tam chyba było cztery potrzebne te belki, nie? No i tyle z naszej roboty. Cyk, spanko. Musimy się teraz trochę napracować, żeby upiększyć nasz kościół, ale jak będę musiał też jeszcze zrobić jakieś chyba wyśmienite filety, to będzie trzeba robić łowieniem. A my się jeszcze łowieniem tutaj nie pałaliśmy. Ale zrobimy. Cyk, pięknie. Zobaczyć, przejść sobie tędy. Bo zobaczyć, czy może pan żmiju będzie. Nie ma go. Szkoda. No trudno. I teraz tak, ołtarz. Przede wszystkim chciałem ołtarz drewniany. Chłopie, ty miałeś jeszcze zrobić deski. Zapomniałem całkiem o tych deskach. Dobra, wróćmy. O, ale jest pan żmiju, to może się nim zajmę. Żmiju, otwórz bramę. Oto klucz. O, w końcu, o krok bliżej. Dobra, ty pierwszy. Zobaczą, kto jest bezwartościowy. Zetrą im twarz te cwaniackie uśmieszki. Zetrę im twarz. O kim ty mówisz? O wszystkich. Wszystkich, którzy mieszkają w tym przeklętym mieście. O, skoro tak mówisz, o, widzę, to co tu przyszedłem. Okej. Okay. Co to właśnie stało? Wygląda na to, że jestem cały i zdrowy, znowu w domu. Biorąc pod uwagę okoliczności, nie są to chyba dobre wieści. Muszę wracać i zdobyć ten pamiętnik. Czy ja właśnie zginąłem? Ja właśnie sobie zginąłem? I na to wygląda. Dobra, to ja tam zaraz się przejdę, tylko ja bym chciał pierwszy sobie zrobić nasz ten drewniany ołtarz, żeby nie było, że... Na marne żeśmy zginęli. Voilà. Drewniany ołtarz. No dobra, ale to co? Ja mogę tylko położyć go gdzieś tutaj? Nie wiem, czy to się teraz opłaca w sensie. Tutaj nie zmieszczę. Tutaj też bym nie zmieścił nawet. Ej, dobra, myślałem, że ten ołtarz to gdzieś tutaj wymienimy. Hmm.
No dobra, co to, co na razie położymy go tutaj chyba. Róbmy to. No pali się ładnie. A w takim razie konfesjonał potrzebujemy. Dobra, to może zrobimy zaraz. Idźmy pierw może. Pierw tutaj. Zobaczyć, o co tu chodzi. Otworzył nam się jakiś. Kolejny ten. No to możemy w ogóle. O, jest tutaj. O rany, jak to zrobiłeś? Nie wiem, po prostu wróciłem do swojej chaty. Świetnie, powinnaś być przyzwyczajony. Życie ciągle szuka, rzuca mi kłody pod nogi. Jesteś bezużytecznym cymbałem, ale za to nieśmiertelnym. To kompletnie nie w porządku. Nienawidzę cię. Słucham? Nienawidzę cię. Niech no to zapisze. Grabasz, nie może umrzeć. Właściwie to przydałaby mi się twoja pomoc. Skoro już sprowadziłeś tutaj swój nieśmiertelny tyłek, to w sumie tak sobie myślę, że... Nie chcę umrzeć w tym lochu. Jakim lochu? O, tamtym. Był tu zanim jeszcze pojawił się kościół i nikt nie wie, jak głęboko sięga. W zamierzchłych czasach, jeszcze przed prastarym paktem heretyków, przybijano do ściany i przyspalano im nogi. Jak mogę pomóc? Mam swoje źródła, więc zawsze wiem, gdzie znaleźć to, czego potrzebuję. I wiele z rzeczy, których mi potrzeba na tym etapie mojego planu zemsty, jest w tym lochu. Przede wszystkim potrzebny mi kubeł z krwią i 5 krwawych gwoździ. Powinien znaleźć je gdzieś w początkowych poziomach, tam gdzie torturowano pogan. Wygląda na to, że ktoś jęczy o pomoc. Jesteś tam? Może nie. To miejsce skrywa wiele rzeczy. Nie to mnie obchodzi, chyba że ma to związek z moim planem. Tam jęczy. Powinien sprawdzić. O, kto to? Święty Guacamole. W rzeczy samej. Co za miła niespodzianka. Tak bardzo chciałem kogoś znowu zobaczyć. Żyjesz? Potrzebujesz pomocy? Powiedzmy, że jestem świadomy i cieszę się, że tak uprzejmie służę pomocą. Mam na imię Gunter. Po prawej powinna być dźwignia. Rozumiem. Świetny. Jestem zaskoczony, że wciąż działa. Czy byłbyś tak dobry, by uderzyć mnie swoim mieczem kilka razy? Czy może najpierw odpowiedzieć na pytanie? Najpierw mnie uderz. Nic nie czułem tak długo. To jakiś masochista. A masz. O, dobre. Pierwsze wrażenie, które miałem od wielu lat. Teraz z przyjemnością odpowiem na twoje pytania. Kim jesteś? Tak jak powiedziałem, jestem Gunter. Jesteś martwy? To skomplikowane pytanie. Osobiście wolę nazywać się osobą transdead. Transdead. A w kulturze popularnej jesteśmy zdani jako nieumarli. Dlaczego poprosiłeś mnie, bym cię uderzył? W mojej obecnej sytuacji nic nie czuję. Najpierw był koszmar, ale potem dowiedziałem się, że wciąż mogę odczuwać ból. Ale nie czuję bólu, bardziej jest delikatna bryza, ale wciąż to wszystko, co mam. Mogę cię znowu uderzyć, jeśli chcesz? Bardzo miło z twojej strony, ale muszę odmówić. Po tylu latach twoje uderzenia były prawdziwą przyjemnością. Minie kilka lat, zanim poczuję coś podobnego. Mam zbyt mało mięsa na kościach, żeby je marnować. A jak stałeś się transdeadem? Nauka plus trochę magii. Stary mysz mnie ożywił, stworzył. W rzeczywistości uczynił nas wielu. Czy moi bracia nadal pracują na cmentarzu? Nie, myślę, że jest tylko. Że jesteś tylko ty. Tak przy okazji, jestem nowym opiekunem cmentarza. O, więc powinnaś czynić mnie jeszcze kilkoma braćmi. Będą dla ciebie dużą pomocą. Jak mogę tworzyć nowe transdead? To bardzo proste. Na stelażu
po lewej stronie znajdziesz plan zmartwychwstania stołu. W pobliżu powinno znajdować się również kilka butelek głównego składniku wskrzeszenia. Możesz zrobić więcej w biurze alchemicznym. Czy znasz przepis? Drugim składnikiem jest krew. Nie jestem pewien co do pierwszego, ale myślę, że to jakiś proszek. Czy będą tacy jak ty? Niestety nie, jestem unikalny. Coś poszło nie tak ze mną, byłem zbyt mądry. Dlatego stary mistrz przykuł mnie tutaj. Nie pasowałem. Mogę cię uwolnić. Zostałem tutaj przykuty łańcuchem zbyt długo. Moje ciało jest zbyt zepsute, plus lubię to tutaj. Jak moi bracia mogą mi pomóc? Och, mogę dla ciebie zrobić proste rzemiosło. Jeśli znasz mi odpowiedni sprzęt, mogą... Nawet je przetransportować. Jaki sprzęt? Wierzę, że jeden zombie powinien być pochowany pod skałami wzdłuż ścieżki lasu. Możesz go wykopać i zbadać jego sprzęt. Czyli co, ja będę mógł sobie robić pracowników? Projekt stół wskrzeszenia. Sok z zombie. O. No proszę bardzo. Krzesło mogę rozwalić. Czy tutaj coś mogę ten zrobić? Chyba nie. O. To mogę zniszczyć. Cyk. No dobra, ale tutaj to jest najważniejsze też tutaj, tylko muszę przejść jakoś tak. Dziennik grabarza. To będę mógł oddać temu astrologowi. Ja mogę zrobić tutaj. Czaszki na ścianie. Czaszki w kolumnie. Stół. Muszę mu dać jakieś... To z mojego interesu. Słyszałem, że możesz załatwić mi kilka nielegalnych rzeczy. Jeśli słyszałeś, że mogę, to zapewne mogę, ale za przysługi warto się odwdzięczać. O. A, dobra, czyli widzicie, glejt miejski mogę od niego uzyskać i królewską pieczęć, tylko muszę zrobić dla niego jakieś dziwne rzeczy. Dobra, zobaczmy tylko, co tu... to chyba jak w Stardew Valley się wchodzi po prostu na kolejne etapy. O, chyba tak. Muzyka zmieniła. I co, ja mogę tutaj tak zwiedzać sobie? O, bloby. Dobra, czekajcie, bo ja... Oj, chyba będę musiał zrobić sobie ten lepszy mieczek w takim razie. Ała, nie po... I tutaj to już będzie potrzebna, widzę... Wydaje mi się, że będzie potrzebna już... Żarełko. Nie? Bo tu będzie nam spadać pewnie energia dosyć mocno. Coś podejrzewam. O nie, nie topesz. Dobra. Bloby. Cześć, bloby. O nie. O nie, za mało energii. Dobra. Czy tutaj już... Znaczy za dużo też zamacham tym mieczem sobie, kurde. Macham tym mieczem jak popierdzielony, nie? Dobra, ale myślę, że na zwiedzanko tego wszystkiego to już na samym odcinku. I też załatwimy quest z astrologiem. Konfesjonał chciałbym zrobić na pewno i załatwić quest dla tego naszego proboszcza. Rybki połowić. No, jest sporo roboty tutaj. Tak, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie!